Witam wszystkich ponownie. Tym razem chciałam przygotować dla Was jedną podstawową rzecz w hodowli mrówek. Jest to probówka, tak zwany krok pierwszy. Co się znajduje w takiej probówce i do czego ona służy? W takiej probówce znajduje się woda, znajduje się wata, druga wata i mrówki, czyli to, co nas najbardziej interesuje. Jak widzicie, tutaj woda już się praktycznie skończyła, został tylko jeden bąbel gdzieś tutaj, wata jeszcze jest wilgotna, ale trzeba na dniach zmienić nową probówkę. I tak, do przygotowania tego potrzeba naprawdę niewiele. Są to dwa kłębki, duże kłębki waty, patyczki do uszu, profilaktycznie nie są konieczne, jakiś przyrząd do wpychania waty, ewentualnie do zmieniania jej miejsca. Dla mnie jest to duża igła od strzykawki, którą zgięłam w ten sposób. Nacisnęłam i już zgięta. Ten imak to jest patyczek do uszu, wsadzony i przyklejony. Nie trzeba przyklejać, czasem się trzyma dobrze, nawet bez klejenia. I woda. Najlepiej woda przegotowana lub woda mineralna, niegazowana. Ważne jest, żeby nie była ciepła. Starczy też woda zwykła, kranowa. Ona wygląda tak szaro trochę. Ale niestety czasem pojawiają się dziwne dodatki z tej wody. I tu jest taki przykład. Po miesiącu woda się zrobiła dość mocno różowa. Bladego pojęcia nie mam dlaczego. Często robi się woda żółta, a pływają w niej kawałki waty lub jakieś dziwne organizmy czasami się pojawiają, ale to bardzo rzadko. Dlatego najlepiej jest tą wodę przegotować lub użyć wody mineralnej. Ja mam tutaj wodę mineralną niegazowaną i jej właśnie użyję. Więc tak, potrzebna nam jest oczywiście również probówka. Ja mam tutaj do wyboru różne rodzaje probówek, nazbierałam ich trochę przez kilka lat prowadzenia mojego hobby. To jest probówka o przekroju 5 mm, a to powyżej centymetra. Ta probówka nadaje się, jak widzicie, nawet się nie mieści w obiektywie. Ta probówka nadaje się dla gatunków typu, dla rodzaju Camponotus, może tak to ujmę, i dużych kolonii Formica. Przepraszam, że nie są one umyte, no ale już mi się tak za bardzo nie chciało. Tego typu probówki o przekroju 1 cm, długości 10 cm nadają się dla gatunków lasius, większych kolonii, dla małych kolonii Formica, z odbiedy dla Camponotus też. Ta najmniejsza probówka nadaje się dla wyjątkowo małych gatunków, to jest z również małymi królowymi, to jest na przykład tenotorax, leptothorax, ponera i tego typu inne rzeczy. To jest probówka około 8 mm w przekroju. Nadaje się już dla takich gatunków jak lasius, jak tetramorium na przykład i tego typu podobne rzeczy. Więc tak, mam tutaj kolonię lasius flavus. Są to małe żółte mróweczki. Mała kolonia, jest ich tam około 20. No i należy wymienić im wodę. Więc tak, bierzemy probówkę. Ja sobie wezmę akurat tą większą, żeby na dłużej starczyła. Im większy przekrój, im dłuższa, tym więcej wody może w siebie wziąć, że tak to ujmę. I na dłużej starczy. Więc tak. Nalewamy trochę wody. Możecie to robić prosto z kranu, możecie to robić z jakiegoś pojemnika. Ja mam tutaj akurat strzykawkę, więc się nią posłużę. Około 1/3 zostawiamy, ewentualnie 2/3. Ja chciałabym, żeby to było 2/3, więc odleję trochę wody. Teraz mam za mało. Zostawimy tyle. Mniej więcej połowa. Bierzemy duży kłębek waty. Ważne jest, żeby on był, żeby ten kłębek, który z niego zrobimy, był większy niż otwór wyjściowy. Trzeba to mocno wepchnąć, bo jeżeli użyjemy waty, która nie była za mocno upchana, ta woda po prostu wyleci i zaleje mrówki. Tego nie chcemy, tego chcemy uniknąć. Teraz po prostu wpychamy. Wziąłem chyba za dużo, więc trochę oderwę. No, patrzcie tu. No, teraz już wiecie. Przy użyciu mojego popychadełka staram się wepchnąć. O, nie wejdzie. Dobra, zrobimy to tak. Też nie. No to zrobimy to tak. Tego nie było w planach. O czym trzeba wepchnąć. Tutaj dopychamy do końca. Widzicie już granicę mokrego. Tego ja zawsze dopycham do samego końca, żeby mieć pewność, że ta woda jednak dojdzie. Nawet można trochę dalej, ale zrobię trochę dalej, żeby Wam pokazać, po co zaproponowałam Wam patyczki do uszu. Otóż woda się troszeczkę zaczęła wylewać, więc po prostu robimy coś takiego. I cały nadmiar wody jest zebrany przez watę na patyczku do uszu. Jeżeli pojechaliśmy za daleko, możemy zawsze tym haczykiem z igły trochę zakręcić i wyciągnąć. Tak też można zrobić przy czyszczeniu probówek. I tak właśnie robię. Tak wygląda nasza probówka. Tak wygląda stara probówka. Dobrze, chciałabym Wam jeszcze pokazać jedną rzecz, a mianowicie jak usunąć stary korek z waty w nowej probówce, znaczy w starej probówce. A więc tak, przygotowałam sobie taką próbną, ona jest świeżo zrobiona, co prawda, taką próbną probówkę i teraz chciałabym się pozbyć tej waty tutaj, tak? Powiedzmy, że tej wody już tu prawie nie ma, a nawet czasem zdarza się, że jeżeli wcześniej nie wyciągniecie tej waty, to ta wata się tak jak gdyby, robi się z niej papier i ona się przylepia do ścianek i ciężko ją jest bardzo wyciągnąć, dlatego też najlepiej wcześniej, jeżeli tej wody tutaj nie ma, dodać troszeczkę wody, to ta wata nasiąknie, zmięknie i zrobić coś takiego. Wsadzamy ten haczyk, który już wcześniej mam, zakręcam i wyciągam. Tutaj trwa to zaledwie kilka sekund. Jeżeli zrobicie to zaraz po wymianie probówki na nową, to oczywiście nie będziecie mieli problemów, ale tak jak mówię, jeżeli probówka już jest stara, ma tą watę wyschniętą, to może to potrwać dość długo. Tak, i jeszcze z takich ciekawostek, te moje najmniejsze probówki, co tutaj mam, te 5, przepraszam, nie ta, o, te 5 mm mają ten problem, że są praktycznie jednorazowe. Mój patyczek tutaj utyka i nie mogę wyciągnąć. Dobrze, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia następnym razem.